I proszę sobie wyobrazić, dostaję wezwanie przez biskupa Hindusa w Majsur, że biskup mnie wzywa, ja jadę i biskup do mnie mówi tak: słuchaj się, tu w szpitalu leży Polka, która od czasów przedwojny tutaj pomagała sierotom, wdowom. Mówi tak, jak czytam tutaj w dokumentach diecezji, bo przedtem był Francuz biskupem, Fuga, a po Francuzie nastał ten właśnie Hindus. I mówi, jak przeglądam dokumenty biskupa Fugi, ile ona charytatywnej działalności tutaj zostawiła, jak ona się poświęcała. Mówi tak, niemożliwe, żeby ta kobieta, która była ochrzczona, która była katoliczką, żeby w momencie śmierci Bóg ją opuścił. Przy tylu miłosierdzia czyniła i miłosierdzia powinna dostąpić. I mówi do mnie tak, poszedłem do niej, bo tu jest szpital, ona się kończy, ciężki atak, ona się dusi. Poszedłem do niej, że może jej sakramentu udzieli, że jest katoliczką, ale ona mnie wyprosiła. Mówi do mnie i mówi do mnie tak, słuchaj, może ty ją jakoś porozmawiasz, żeby ona zdawała sobie sprawę, że ona kończy życie, a niemożliwe, żeby Bóg taką osobę, która tyle poświęcała się, żeby opuścił. No, tak twierdził. Tak twierdził. No więc ja pojechałam do tego szpitala, rzeczywiście zipie i mówi do mnie tak, brakuje tlenu, bo szpital ma tylko na salę operacyjną, że będzie jeżdżać do tlenu. Ja sobie myślę, mam okazję, że powiedziałam jej, że tlen dostanę, ale pojechałam do księdza Polaka, misjonarz, ksiądz Batogowski. W tym samym mieście był, no tak był fajny, bo gdziekolwiek jechał, to miał brewiarz, Pismo Święte, Nowy Testament, zwykle nie cały, Marię Konopnicką i Mickiewicza. I tak się krzepił dłowo. No i ja pojechałam do niego, dałam mu tabletki na astmę, napisałam list do pani Dynowskiej, że na razie proszę spróbować leki, może polskie leki pomogą, a ja jadę po tlen, żeby po prostu ja spowiedź chciała, nawet jak ja bym ją przekonała, a przecież ja ją nie wyspowiadam. No więc biskup mnie przekonał, że Bóg na pewno ją nie opuści. No tak, no. I siostra przywiozła księdza z tlenem. Ja nie bez tlenu, z tabletkami. Posłałam tabletki przez księdza i powiedziałam, że mam polskie tabletki i ksiądz do niej pojechał, jeździł na rowerku. No i odwiedził ją i no, oczywiście ona była skądinąd bardzo sympatyczna, taka bardzo wrażliwa osoba. Tam, znaczy to, że zajmowała się rzeczami kultystycznymi, to nie umniejsza tego, że mogła być miła w obyciu. Miła w obyciu, tak. I dlatego zdobywała sympatię. Ja pojechałam po tlen z proboszczem, Hindusem. Pojechaliśmy, to było do miasta Bangalurko, 100 km różnicy. Pojechaliśmy i po tlen. I ten wytwórni tlenu mówi, że my mamy tylko na szpitale. A ten ksiądz mówi do nich, słuchajcie, to jest kobieta, która całe życie od przedwojny służyła naszym ludziom, teraz się dusi i żeby w momencie końca życia tlenu jej zabrakło, jak ona, i oni tak ten wzruszeni dają taką butlę, na kółkach była ta butla, w sensie jadę z tym tlenem. Upłynęło 2 dni od chwili, kiedy ja ją widziałam, pojechałam po ten tlen i wracałam z tym tlenem prosto z tej Bangalore do Majsur. Jadę do szpitala, już było wieczorem. Nie ma. Pani Dynowska się wypisała na własne żądanie ze szpitala, bo to był szpital protestancki. Był na dobrym poziomie, ale protestanci. Ksiądz ją odwiedzał, ale ona chciała mszę w swoim pokoju. Protestanci się nie zgodzili, że oni nie chcą manifestacji katolickiej. Ksiądz nie chce jej sakramenty dać, spowiada, ale nie manifestacja msza. I ona, żeby mieć mszę, wypisała się ze szpitala i u karmelitanek. To dość radykalnie. Tak, więc ja do karmelitanek jadę z tą butlą, to już była godzina 10:00, gdzieś tak wieczór. Siostra mi otwiera i mówi, pani Zosiu, jaka szkoda, że pani nie było, no ksiądz dopiero co pojechał. Pani Wanda się wypisała ze szpitala, bo chciała mieć pełną przeżycie Eucharystii. I mówi, jak myśmy to przeżywali, prawda? Bo te karmelitanki miały dom dziecka tybetańskich, tych uchodźców, jako sierociniec. I on właśnie I ona tam miała też kontakt z tymi karmelitankami i one ją tam przyjęły. Ja mówię, no dobrze, to jak miała w sakrament, fajnie, to teraz dam tlen, niech będzie dobrze oddychać. No i ja tak wchodzę do tej pokoju, ona siedzi po turecku i zipie. Ja krzyczę, pani Wando, tlen! A tam cicho, pani Zosiu, módlmy się, cicho. Ja mówię, dobrze, będziemy się modlić, ale biorę maseczkę. Nie, odmówiła tlenu, dusiła się, odmówiła i powiedziała tak. Ja to ofiaruję, że tak późno wróciłam. Już pokutę podjęła. Ja to ofiaruję, że tak późno wróciłam. I ten tlen został u tych karmelitanek, ona za 2 tygodnie zmarła. Ksiądz ją codziennie odwiedzał. Tylko tak było, że ona, jak z tego północy Indii wyjeżdżała, zostawiła testament, że wszystkie ekonomiczne, czy tam banku miała, czy coś, dla tych Tybetańczyków, uchodźców, tylko żeby pogrzebem się zajęli, jak ona umrze. I teraz ksiądz mówi, że miał problem, czy powiedzieć jej, że pogrzeb katolicki, czy nie, ale sobie mówi tak, teraz szarpać się z nimi, jak oni tam mają jakiś kapitał. Mówi tak, zostawiłem tę sprawę pogrzebu. Bo ona przy tym mszy, ona nie powiedziała teraz pogrzeb, żeby jej ksiądz urządził. Po prostu za dużo było naraz tu wszystkiego, że ci Tybetańczycy wzięli jej ciało, spalili, wybudowali duży taki kopiec, coś nazywa stupa, i te prochy w ten kopiec wmontowali przy świątyni buddyjskiej. I tam jest lama, który się opiekuje tą świątynią i tą osadą tybetańskich uchodźców. Byłam tam w tej osadzie. Czyli sakramenty były bez pogrzebu. No, bez pogrzebu. Ale no, niektórych popalili w krematoriach też. Więc jest, chodzi o to, że ksiądz powiedział, że mszę gregoriańską za nie odprawił, że w każdym razie ksiądz powiedział tak, że Konopnicką właśnie, no spotkali się Polacy, nie? I ona był starszy ode mnie, bo ten ksiądz miał ponad 50 lat, a ja wtedy jeszcze 30 skończone. W każdym razie i ten ksiądz zaczął od poezji, a ta była też taką literatką i on mówi tak, ksiądz mówi tak, że wzięli też tam Mickiewicza i mówi tak, że jak czytał Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy, w ostrej świecisz bramie, mówi, łzy się toczą. Mówi, jak zobaczyłem łzy, to mówi, wiedziałem, że Matka Boża interweniuje. Także wszystko jest możliwe, to tak jak tego łotra na krzyżu. Ale sprawdziło się to, co biskup czuł, że tyle ofiary, że to Pan Bóg jednak liczył jako plus tej kobiecie. Bo jednak ona nie była drańska, żeby się poddawała tym nierządom różnym i tak dalej. Jednak ten Kryszmamurti, który był na wyższym poziomie, ona tu się nabrała, a potem tamci jak weszli w tradycję, to ona się właśnie wycofała. No i się do Dalaj Lamy. No a Dalaj Lama też manifestował etykę, bo przecież uchodźcy, no widzimy jak Dalaj Lama się manifestuje u nas, nie? Więc ona w to wierzyła. Ale proszę Pana, konkluzja moja. Kobieta, która potrzebowała autorytet mężczyzny. Kobieta, może w tym masońskim ruchu właśnie ci mężczyźni taki ten. Proszę zobaczyć, był Maharisza, był Kryszmamurti. Maharishi, najwyższy jakby, Maha to najwyższy, Rishi nauczyciel, taki nauczyciel najwyższy Kryszmamurti. No, odpad Kryszmamurti był Dalaj Lama. Odpad Dalaj Lama był ksiądz Batogowski. Bo przecież ja ją wcześniej spotkałem, wykazuję, że błąd, no to nie działało, a jednak, więc ja dalej twierdzę, że jest autorytet mężczyzny potrzebny w życiu duchowym. No i dlatego uważam, że święcenia kobiet są bezpodstawne i błędne do domagania. Może o tym porozmawiamy następnym razem. Jak chodzi o amerykańskie zakonnice, które się domagały o święceń, bo protestanci udzielają święceń, ale to jest dowód, że to jest religia błędna. Tak, tak. Dziękujemy siostrze za tyle godzin wspólnej rozmowy, tyle materiału. Ja przepraszam za moje pobudzenie emocjonalne, ale ja się bardzo przejmuję. Czym ja się przejmuję? Wierzę, że Hindus, który do świętej krowy się modli, czci i adoruje, widziałam takiego Hindusa, za co Pan Bóg go ma potępić, jak on myśli, że to naprawdę Bóg. Ale Polak, który idzie do ruchu Hare Kryszny, a to jest właśnie odłam hinduizmu, który czczą święte krowy, właśnie czciciele Kryszny, czciciele świętych krów. I teraz Polak zdradza Chrystusa, rezygnuje z sakramentów świętych, bo lubi podskakiwać, Hare Kryszna śpiewać, wegetariańską dietę, to uważam, że się naraża na potępienie. Bo tak chrześcijanie traktowali odstępstwo od wiary, apostazję. Nieświadomość, a zdrada, to jest różnica. I tu jest przykład. Judasz, który był uczniem i znał Jezusa, to Jezus mówi, biada temu, który mnie zdradzi. Lepiej, żeby się nie narodził. Czyli zbawienie go nie czeka, skoro lepiej, żeby się nie narodził. Lepiej by się było nie narodzić, niż być potępionym. No taką można konkluzję wyprowadzić. Tak, ale teraz Jezus wisi na krzyżu, obok Łotr wisi na krzyżu, przestępca, bandyta i Panie, pomnij na mnie, gdy będziesz w raju. My słusznie cierpimy, mówi do swojego towarzysza Łotra. Czyli przyznaje się do winy, przyjmuje pokutę. Słusznie cierpimy, należy nam się to. Panie, pomnij na mnie. I Jezus go zapewnia jeszcze dziś, ze mną będziesz w raju. A na krzyżu jak się jeszcze modli? Żydzi, nie Żydzi, tylko Rzymianie go przybijali do krzyża, żołnierze. Jak się modli? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli usprawiedliwia ich. Przybijali gwoździe w jego ręce i nogi. Pluli na niego, ale nie wiedzieli, kim jest. Mieli informację, że to jest przestępca, łobuz, oszust i tak dalej. Usprawiedliwił ich Jezus. Prosi o przebaczenie. A Judasza nie usprawiedliwił. Mówi biada. I mimo, że ostrzega Judasza, Judasz nie rezygnuje. Nie mówi, Panie, zmieniam zdanie. Nie. Tylko dalej tkwi w swoim postanowieniu. I co Jezus mówi? Co masz czynić? Czyń. Jesteś wolnym. No i wiemy, jaki był koniec. I dlatego ja bardzo jestem przejęta, stąd moje emocje, stąd może moje jakieś poruszenie czy gestykulacja, które niektórzy uważają, że tu jakoś jestem za bardzo emocjonalna. Ale tu jest kwestia zagrożenia Polaków, katolików, zagrożenia potępieniem, utratą zbawienia. To jest niesamowita sprawa. I druga sprawa. Kryszna jest nauczycielem rasistowskim. On bardzo strzeże praw kastowych, obowiązków kastowych. Kto w kaście takiej ma te obowiązki wypełniać. I teraz rasizm oparty na wierze w reinkarnację, którą to wiarę Kryszna uzasadnia, udowadnia, stara się przekonać, tak jak Jezus udowadnia, że żyjemy tylko raz i że będzie zmartwychwstanie, tak Kryszna udowadnia, że nie, że się wiele razy rodzi, umiera, dopóki dusza nie stanie się super czysta. Więc tu jest właśnie droga do rasizmu. Więc na tym świecie rasizm, jeżeli pójdziemy z nauką Kryszny, który jest tragiczny, nad człowieka teoria, znamy do czego prowadziła, Übermenschen niemieckie, i jak chodzi o życie pośmiertne, niebezpieczeństwo potępienia. Stąd moje emocje i moje angażowanie, mimo że jestem już stara kobieta, no bo mam 79 lat, ale ja do końca życia będę bronić ludzi przed potępieniem, będę bronić ludzi przed rasizmem, bo jedno i drugie jest tragiczne. I tu proszę wybaczyć moją emocję. Emocje są jak najbardziej uzasadnione, bo jak sam Kościół naucza, pierwszym jego celem jest troska o zbawienie dusz. Salwacja anime. Zbawienie dusz. Więc siostry, jakby emocje są jak najbardziej. Jednak chrześcijanie życie oddali, żeby kadzidełka przed Bożkiem nie zapalić. Dokładnie tak. A mógł powiedzieć, ja zapalę kadzidełko, ale w duszę odmówię. W duszę sobie właśnie popudlę, a tak. Tylko dla... A jednak nie, on życie oddał, a nie manifestował kultu Bożka. Dziękuję za rozmowę jeszcze raz i nagramy pewnie jeszcze nie jeden. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jedyny autorytet religijny.